Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Zapraszam na kolejny odcinek z pierwszego listu Jana Apostoła. Witajcie, kontynuujemy temat, który rozpoczęliśmy już ponad miesiąc temu. Omawiamy pierwszy list Jana, dotarliśmy do ósmego wersetu. Rozpocząłem w poprzednim odcinku omawianie tego wersetu, dzisiaj chciałbym go dokończyć. Tak jak w tych krótkich nauczaniach, w tych krótkich filmach, mówię o Słowie Bożym, to zwracam uwagę, ja sam jestem pod wrażeniem tego, jak Słowo Boże ma wiele treści. Często możemy przechodzić nad wieloma treściami znajdującymi się w Biblii w sposób taki bardzo automatyczny. Czasami możemy my sami popadać w takie uczucie, że to już wszystko znam że już czytałem Biblię raz, dwa, może pięć i ona mnie niczym nie zaskoczy ale kiedy próbujemy poznać ją lepiej kiedy wchodzimy w głąb to widzimy że ta głębia jest niesamowita apostoł Jan pisze jeżeli mówimy że nie mamy grzechu sami siebie zwodzimy zobaczmy człowiek który mówi że nie mam grzechu sam siebie zwodzi powiedzielibyśmy żyje w iluzji być może wmawiałeś kiedyś sobie to takie kłamstwo przez jakieś kilka dni, przez kilka tygodni, a może już wmawiałeś sobie tak długo, może wmawiałaś już tak długo, że sami uwierzyliśmy w to kłamstwo. Czasami spotykamy ludzi, którzy mówią, szczególnie starsi ludzie w Polsce mówią, ja już nie grzeszę. I... Może to być dla nas normalne, ale może być też dla nas zaskakujące. Sam zastanawiałem się nad tym, co ma na myśli taka osoba, która mówi, Ja już nie grzeszę. I dochodzę do wniosku, że bardzo często ci ludzie są wychowywani w tej tradycji rzymskokatolickiej, gdzie bardzo duży nacisk kładzie się na dekalog, ale w takiej bardzo powierzchownej formie. Bo często, kiedy dalej rozmawiamy z tymi ludźmi, oni mówią: y, Ja nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem, nie cudzołożę. No już jestem w tym wieku, że nie mogę takich grzechów robić, więc nie grzeszę. Ale kiedy zaczniemy rozmawiać z nimi o takich prostych, wydawałoby się sprawach, jak na przykład: Czy wszystkim ludziom w swoim życiu wybaczyłeś? Czy wybaczyłaś? Można nawet ze swoimi dziadkami, jeżeli ktoś ma porozmawiać na ten temat, to dochodzimy, to dowiadujemy się od nich bardzo często, że nie. Pan Jezus mówi: Jeżeli kogoś, na kogoś się gniewasz, jesteś jakby zabójcą. Ewangelia Mateusza, Kazanie na Górze, 5, 6, 7 rozdział. Zachęcam, możecie przeczytać. No właśnie. Czasami w takich osobach nie ma takich spektakularnych, byśmy powiedzieli, grzechów, że kogoś chce zabić, ale bardzo często może obmawiać innych. Nie chce ktoś cudzołożyć, ale to nie oznacza, że nie patrzy w jakiś sposób porządliwy na inne osoby. Możemy pożądać różnych rzeczy, możemy pożądać fizycznie kogoś, może ktoś rozbudzać w nas różne fantazje, ale możemy zazdrościć czegoś, zazdrościć, nie wiem, majątku, ale jakichś bardzo takich prostych spraw możemy zazdrościć, że do kogoś wnuki przychodzą, a do mnie nie przychodzą, albo przychodzą rzadko. A więc, kiedy słyszymy od starszych ludzi, ja już nie grzeszę, to ważne jako chrześcijanie, abyśmy zaczęli ich dopytywać. Co masz na myśli? Słowo Boże mówi wyraźnie, że każdy z nas grzeszy, nie chcielibyśmy, jeżeli jesteśmy nowonarodzonymi chrześcijanami, nie chcielibyśmy grzeszyć, nienawidzimy grzeszyć, ale niestety czasem wpadniemy w pułapkę grzechu, który czasem przedstawia nam się jako coś dobrego, a czasami po prostu nasze jakieś emocje nie opanują naszego, powiedzielibyśmy, starego człowieka i wychodzi na, na wierzch jakiś grzech. Dlatego badajmy siebie, rozmawiajmy ze starszymi osobami, no właśnie, szczególnie z takimi, które zmierzają do, do końca już swojego życia. Są takie historie, myślę, że jest ich wiele w Polsce, kiedy starsi ludzie mają bardzo dużo niewybaczenia. A Pan Jezus przecież powiedział: Jeżeli nie wybaczycie swoim przeciwnikom i Ojciec nie wybaczy Wam. Myślę, że to jest jeden z najpoważniejszych problemów, może poza alkoholizmem, bo widzę, że wiele starszych osób bardzo nadużywa alkoholu, że ten alkohol jest w ich życiu praktycznie codziennie. Niektórzy mogą pić go z nudów, ale niektórzy po to, aby właśnie poczuć się lepiej albo zapić jakieś problemy. To jest duży problem, ponieważ znowu Biblia mówi: nie upijajcie się. Więc widzimy. Te dwa problemy, brak wybaczenia i upijanie się czy codzienne dawkowanie sobie alkoholu, u ludzi starszych, ale u ludzi młodszych jest o wiele o wiele więcej tych problemów. Dlatego badajmy przede wszystkim siebie, sprawdzajmy siebie, a kiedy już widzimy, odbija się w nas ta biblijna prawda, możemy rozmawiać o tym z innymi. Jan apostoł mówi bardzo wyraźnie: Jeżeli mówimy, że nie grzeszymy, kłamiemy i nie ma w nas prawdy. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, dwudziesty drugi werset: Pan Jezus mówił tak: Wielu powie mi tego dnia: Panie, panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów, ale ja Wam oświadczę: nigdy Was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, Wy, którzy czynicie nieprawość. Wydaje się, że to najstraszniejszy werset Biblii. Wielu biblistów tak mówi i osobiście też zgadzam się z tym. Nigdy nie chciałbym usłyszeć takich słów, i życzę też Tobie, abyś nigdy nie usłyszał, byś nigdy nie usłyszała takich słów od Jezusa, ale część ludzi usłyszy te słowa. Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie. Może tak być, że jesteśmy chrześcijanami, że uważamy się za chrześcijan, że chodzimy do kościoła, że chodzimy do zboru, spotykamy się z innymi wierzącymi, może czytamy Biblię, może nawet modlimy się, ale nie wypełniamy woli Ojca w naszym życiu. I to właśnie te słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza są o tyle straszne, że ci ludzie, którzy zwracają się do Jezusa, nazywają go Panem. Czyli słownie wypowiadają, że wierzą w Niego, że uważają Go za swojego pana, że tak jakby chcą Mu służyć, ale, no właśnie, jest ale. Ich życie wygląda zupełnie inaczej. O takich ludziach możemy powiedzieć, że żyją jakby we mgle. Niektórzy, nawet Bibliści, mówią, że te osoby żyły tak mocno we mgle, że wydawało im się, że wypędzają demony, że wydawało im się, że uzdrawiają, wydawało im się, że czynią jakieś cuda w imieniu Jezusa, ale to wszystko była ułuda. Dziś wewnątrz chrześcijaństwa mamy wiele zamieszania, ale tak samo było za czasów apostołów. Więc nie zrażajmy się tym. Jest wielu nauczycieli, wielu myślę, że księży, pastorów, może prawosławnych duchownych także, którzy głoszą przedziwne rzeczy niezgodne ze Słowem Bożym. Ale nie załamujmy się tym, wracajmy do źródła, czytajmy Słowo Boże i dowiadujmy się. Co Bóg mówi o nas, co Bóg mówi o sobie i czego Bóg od nas wymaga. Nie załamujmy się, ponieważ cały pierwszy list Jana jest odpowiedzią na te wczesne herezje, które pojawiły się. Wiemy, że pierwszy list Jana jest odpowiedzią na herezje gnostyków. Którzy mieli wiele różnych dziwnych twierdzeń. Nie będę ich dzisiaj powtarzał, aby nie przedłużać tego materiału. W pierwszym lub drugim odcinku tej serii jest omówiony ten problem gnostycki i ich dziwnych wizji. Widzimy, że oni podawali się za chrześcijan, że często podważali nawet naukę apostolską, zniekształcając naukę. I apostoł Jan bardzo wyraźnie staje w obronie prawdy i mówi o tym, że. Ja widziałem, ja słyszałem, omawialiśmy to we wcześniejszych wersetach, i ja podaję wam dokładną naukę Jezusa. Jeżeli ktoś naucza czegoś innego niż my, apostołowie, to kłamie. Kiedy popatrzymy na przykład, myślę, mi od razu przed do głowy list, Pawła Apostoła, list do Galacjan, gdzie Paweł także w bardzo ostry i mocny sposób reaguje znowu na zniekształcanie Bożej prawdy. Wiemy, że Paweł głosił. Ewangelię w tym rejonie Galacji, ale za Nim chodzili ludzie, którzy mówili, tak, musicie wierzyć w Jezusa, ale oprócz tego musicie żyć pod prawem, musicie żyć według prawa. I Paweł mówi. Y przerażony tym, bardzo mocny list pisze, zachęcam, jeżeli nie czytałeś w ostatnim czasie, nie czytałaś, to może warto go przeczytać. Paweł pisze bardzo mocny list, mówi tam wiele mocnych słów, jak na przykład te, że choćbyśmy, jako apostołowie, albo anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię od tej prawdziwej, niech będzie przeklęty. Paweł tam używa słowa anatema, to jest bardzo mocne przekleństwo, to jest ktoś, kto jest kto musi być odrzucony od Boga, no, tak jakby wtrącony do piekła natychmiast. Paweł mówi bardzo wyraźnie, jest tylko jedna Ewangelia. Na zbawienie nie da się zapracować przez wypełnianie prawa, przez wypełnianie przykazań. Zbawienie jest za darmo, z łaski. To zbawienie, ktoś kto jest zbawiony, to jest ktoś, kto jest przemieniony. Mówimy o tym i... W listach Pawła to wyraźnie widać, widać to w liście Jakuba, widać to w listach Jana Apostoła. Nie to, co mówię, ale to, jak żyję, jest prawdą o mnie. Dlatego zachęcam, wracajmy do tego listu, czytajmy go, studiujmy i zmieniajmy nasze życie. Aby to nie były tylko puste słowa, puste nasze deklaracje, ale faktyczne, realne posłuszeństwo naszemu Panu. Jezusowi, Chrystusowi.